Dzień dobry Państwu, Tomasz Orwiński. Dzisiaj w cyklu Teraz i Zawsze razem z doktorem Michałem Gołębiowskim porozmawiamy o tym, czym jest opatrzność Boża. Zapraszam. Michale, czym jest opatrzność Boża? Wiesz, takie pytanie rzucam, bo no nie wiem, możemy powiedzieć, że jest Bóg Ojciec, możemy mówić o Chrystusie, o Duchu Świętym. A ten koncept opatrzności Bożej, no wydaje się jakiś taki trochę abstrakcyjny, tak? No bo dla jednych to będzie, że Bóg tam, nie wiem, jest takim mistrzem marionetek i naszymi wszystkimi ruchami steruje. No tacy pewnie myśliciele, może coś tam jak Leibniz, tak? To próbowali taką koncepcję zamkniętego świata, prawda? Gdzie Bóg nad wszystkim ma taką pieczę matematyczną, można powiedzieć, tak? A dla innych, no to po prostu będzie... No właśnie, jakiś rodzaj takiego w ogóle zniewolenia, tak, człowieka, myślenia, opatrzności. Jak ktoś powie, no nie, no świat jest przepływającym chaosem, jaka opatrzność, nie ma w tym żadnego ładu i składu. No ale właśnie jednak chrześcijaństwo i Kościół nieustannie do tej jednak kategorii opatrzności Bożej wraca. Co to jest? Opatrzność Boża to jest prawda, która de facto odróżniała to rozumienie Boga, które mieli Izraelici w stosunku do tych bogów, których czczono w państwach czy w narodach pogańskich. Dlatego też na przykład w psalmach mamy takie fragmenty dotyczące tego, że bożkowie pogańscy mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. W przeciwieństwie do Boga Izraela, który jest Bogiem żywym. Stąd też na przykład, kiedy w Piśmie Świętym czytamy, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to jest to nie tylko taka archaiczna forma mówienia o tym, że to jest Bóg pewnych pokoleń, prawda, Izraela, że ogranicza się właśnie do tego narodu wybranego jeszcze wtedy, prawda, ale że jest to Bóg, który dał się poznać jako żywy i obecny w życiu tych patriarchów. Więc później opatrzność Boża oczywiście w myśli chrześcijańskiej stała się kluczową kwestią. To znaczy, tutaj zacząłeś od tego, że jest to pojęcie dla wielu abstrakcyjne, podczas gdy jest to najbardziej praktyczny wymiar w ogóle życia duchowego. Wręcz klasycy duchowości katolickiej mówili, że tą najpewniejszą, najprostszą, ale też najbardziej fundamentalną drogą do świętości jest poddanie się opatrzności Bożej. Ale czyli to nie jest tylko taki, bo mnie się tak może to kojarzy, to nie jest tylko taki wymiar jakby opiekuńczej troski Bożej, to jest coś więcej? Jak to uchwycić? No, katechizm to wyjaśnia w taki sposób, że Bóg, który jest poza czasem, jest wieczny, niejako wchodzi ze swoim działaniem, ze swoją wolą w czas i doprowadza wszystkie stworzenia do ich doskonałości. Tak mówi katechizm. To znaczy, że jest zamysł Boży wpisany w ten świat i Bóg, który jest poza światem, który jest wieczny, niejako wchodzi w historię zarówno całej ludzkości, zarówno całego stworzenia, jak i konkretnych ludzi do tego, żeby realizować to, co jest zamysłem Bożym wobec człowieka. No, my tutaj stosujemy ten termin opatrzność Boża. On jest takiej proweniencji staropolskiej, bo w języku staropolskim opatrznością nazywano wszelkiego rodzaju rolę czy też działalność, nawet człowieka, który jakoś prowadzi drugiego, czy jakoś prowadzi pewnymi sprawami w taki sposób logiczny, uporządkowany, żeby osiągnąć jakiś cel. Zresztą samo słowo opatrzność etymologicznie pochodzi od, czy ma ten rdzeń od patrzenia, czyli Bóg widzi, Bóg patrzy. Tak, prawda? Jest ten fragment w Księdze Rodzaju, kiedy Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze. Oczywiście ostatecznie okazuje się, że była to próba Boża i Abraham nazywa tę górę, na której miał być złożony Izaak, Moira, czyli Bóg patrzy. Czyli Bóg widzi, co jest pierwszą taką jakby jasną wskazówką tego, że Bóg jest zaangażowany w życie i w historię, zarówno w życie konkretnych ludzi, jak i całego człowieka. No po łacinie opatrzność to jest providencja, czyli pro videre, czyli widzenie naprzód, dostrzeganie jakiejś szerszej perspektywy, co odwołuje nas do tego, że Bóg w tych, jak to mówią, zrządzeniach, czy dopuszczeniach, czy też jakimś kierowaniu naszą historią osobistą naszego życia, czy też naszymi wypadkami, przypadkami życiowymi, czy też całą historią, niejako widzi w szerszym planie drogę, jaką ma przebyć człowiek do tego, żeby
wypełnić swoje powołanie. No, czyli to jest jakiś taki element, że Bóg jest takim ekonomem świata. Znaczy, nie w tym sensie może jak dzisiaj myślimy o ekonomie, który nam się kojarzy z ekonomią, tylko kimś to takim zarządcą jednak świata, tylko że jego perspektywa, Boża perspektywa jest dalece jakby doskonalsza, szersza niż nasza ludzka, więc w jakimś sensie jest tym takim mistrzem marionetek. Jest na pewno, jak tutaj mówi na przykład Księga Przysłów, ogrodnikiem, który prowadzi niejako te źródła wody we właściwym kierunku, tak żeby nawodnić ogród. To jest, A to jest dobra perspektywa, bo jednak zostawia tą przestrzeń jakiegoś wolnego wzrostu, takiego rozwoju, prawda, tych przedmiotów swojej opieki, można powiedzieć. Ogrodnik nie sprawia, że rośliny rosną, tylko jest takim właśnie opiekunem. Tak, jakby bez niego jest jakby pierwszą przyczyną tego wzrostu roślin, podczas gdy te rośliny, można powiedzieć tak metaforycznie, im jest pozostawiony ten naturalny stan wolności, czy też tego rozwoju, który jest potencjalnie wpisany w te rośliny. Natomiast pierwszą przyczyną tego wzrostu jest ten ogrodnik. I podobnie mistyka czy duchowość katolicka mówiła o opatrzności. Na przykład święty Augustyn pisał, że Bóg jest przyczyną pierwszą wszystkich rzeczy, jakie się wydarzają. Nawet z wolnych wyborów stworzeń. To znaczy Bóg ingeruje w te wolne wybory w taki sposób, że nie ucinając jakby, nie dewaluując właśnie tej wolności człowieka, potrafi w taki sposób dla nas nieogarniony doprowadzać te okoliczności życiowe, czy też te dopuszczenia do tego celu, który chce sobie wyznaczyć w swojej mądrości. Tak, czyli że nawet nasze dobre wybory są poprzedzone łaską. Tak, powiedziała teologia. Tak, są łaską, są poprzedzone łaską, zamysłem i powiedzielibyśmy obecnością Boga, który jest zaangażowany osobiście w historię człowieka. Ale powiedz, czy już rzeczywiście pisarze wczesnochrześcijańscy rozwijali, można powiedzieć, koncepcję opatrzności? Ona jest tak stara, wtedy jest już dostrzegana, czy jako to słowo właśnie prowidencja pojawia się później? Jak to byś widział? To znaczy, to jest tak, że sprecyzowana nauka o opatrzności to jest oczywiście, powiedzielibyśmy, IV-V wiek patrystyki, czy ten złoty wiek patrystyki, kiedy najwięksi ojcowie Kościoła już formułowali taką właśnie katechizmowo, prawda, wykład wiary. Natomiast w ogóle nauka o opatrzności była czymś absolutnie pierwotnym w stosunku do pytania o poznanie Boga. Bo chociażby biorąc pod uwagę krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa, to jest dla pierwszych chrześcijan najbardziej doniosły i najwymowniejszy przykład tego, że Bóg jest zaangażowany w historię i prowadzi przez te wypadki życiowe człowieka, w tym wypadku siebie samego, swojego syna, prawda? Siebie samego wcielonego w osobie swojego syna, prowadzi do tego, żeby wypełnić to, co było zamysłem Bożym. I tutaj ciekawa sytuacja zachodzi pomiędzy właśnie wolnością stworzeń, a zamysłami opatrzności, bo święty Augustyn tak to wyjaśniał, że przecież Chrystus zginął z rąk tych, którzy chcieli źle, którzy byli ludźmi złej woli. Tak. Podczas gdy sam Chrystus mówił, na przykład kiedy Piotr próbował go obronić przed pojmaniem w Ogrodzie Oliwnym, sam Chrystus powiedział do Piotra: schowaj swój miecz, czyż nie mam wypić kielicha, który podał mi mój ojciec? To przykładowo. Czyli można powiedzieć, że tak zwany dopust Boży może się mieścić w kategoriach tej ekonomii opatrzności. Nie zawsze to oznacza tylko taką bezpośrednią na przykład opiekę Boga nad nami. Nie tylko dobre zdarzenia wchodzą w działanie opatrzności. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak. Drugi przykład, święty Alfons Maria de Liguori, kiedy pisał o Hiobie. To już nowoczesny pisarz. Tak, XVIII-wieczny, ale taki, który de facto zebrał, tak jak święty Tomasz z Akwinu zebrał sumę teologiczną, czy stworzył sumę teologiczną tej wiedzy teologicznej, tak święty Alfons Maria de Liguori stał się takim doktorem Kościoła od takiej sumy duchowości. Tak, i on, pisząc o Hiobie, bazując też zresztą tutaj w tym przypadku na świętym Grzegorzu Wielkim i jego komentarzu do Księgi Hioba, słynnym zresztą, wskazywał na to, że kiedy Hiob doświadczył tego nieszczęścia, które później stało się powodem jego lamentacji przez tę całą księgę i tych pytań o naturę zła, o naturę cierpienia,
kiedy utracił swoich synów, swój dorobek życiowy, powiedział: Bóg dał, Bóg zabrał. Podczas gdy wiemy, że za kulisami, oczywiście to jest taka fabularyzowana część tej księgi, tak, chyba taka symboliczna, metaforyczna, za kulisami tak naprawdę chodziło tutaj o to, że szatanowi Bóg przyzwolił na dotknięcie Hioba. Natomiast Hiob, mimo tego, że to bezpośrednią przyczyną tych nieszczęść była działalność szatana, odwołał się do pierwszej instancji, czyli do dopuszczenia Bożego. Tak, to Bóg daje, Bóg zabiera, ponieważ decyduje też o mierze tego, co jest dopuszczalne. I tu oczywiście pojawia się taki problem, z którym współcześnie duszpasterze nie zawsze sobie łatwo radzą, prawda? Bo przychodzi na przykład wierny do duszpasterza i pyta się, czy Bóg chce tego zła, które na przykład w życiu tego człowieka nastąpiło. Tak. I są różne odpowiedzi, na przykład takie, że Bóg nie chce tego zła. No. Bóg nie chce tego zła, nie chciał, ale mamy wolną wolę. Przy czym to jest taka odpowiedź, która jest pozorna, dlatego że owszem, mamy wolną wolę, ale czy ofiara na przykład jakiegoś nieszczęścia rzeczywiście w wolności wybrała? Jeżeli nawet wybrała jakieś zło, prawda, jakieś coś, co doprowadziło do jakiegoś nieszczęścia w jej życiu, to też Księga Koheleta mówi, że przecież to Bóg kieruje krokami człowieka, bo jak żeby człowiek poznał swoją drogę? To znaczy, że człowiek w swojej sytuacji egzystencjalnej nie ma tak szerokiego spojrzenia, w tak szerokim spektrum na swoje życie, żeby mógł wybierać w wolności, poznając konsekwencje wszystkich swoich działań doskonale, tak jak aniołowie, mógł wybierać w wolności coś, co przyniesie mu szkodę. Człowiek zazwyczaj wybiera jakieś dobro, ale z niewiedzy na przykład wybierze coś, co jest dla niego szkodliwe. I ta odpowiedzialność człowieka jest mniejsza. Już na pewno działanie jego wolnej woli, bo w wolnej woli wybrałby coś lepszego. Więc tutaj taka klasyczna myśl katolicka, która jest ustabilizowana w tradycji, mówi, że wszystko, co nie wypływa z naszych świadomych zupełnie działań, a przydarza nam się, należy odwołać do Boga, który w jakiś sposób przeprowadza nas przez nawet ciemne doliny, tak jak mówi psalm. Rozumiem. Natomiast tutaj jest taki przykład ciekawy, myślę, drugiego listu do Tymoteusza, świętego Pawła. To jest ostatni list przed śmiercią świętego Pawła. Co ciekawe, my dzisiaj mamy taką perspektywę, że święty Paweł jest jednym z filarów chrześcijaństwa w ogóle, prawda? Że to jest w ogóle założyciel w pewnym sensie chrześcijaństwa, ale należy zwrócić uwagę, że w trakcie jego życia on wcale nie był takim wielkim celebrytą. On tak naprawdę, to widać z jego listów, był odrzucany przez wiele tych gmin, czy przynajmniej traktowany z dużą dozą podejrzliwości. Można powiedzieć, że święty Paweł to był takim Norwidem w swoim kontekście, dopiero doceniony znacznie bardziej, ale znacznie później. I w sytuacji, w której pisał list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, został opuszczony przez wszystkich i wiedział, że czeka go męczeńska śmierć. Natomiast w pierwszym rozdziale tego listu pisze coś takiego, że jestem pewien, że Bóg zachowa to, co złożył we mnie aż do końca, gdyż wiem, komu zaufałem. I to odniesienie, że zaufanie do opatrzności Bożej jako do osoby, poznając miłość Boga, poznając dobroć Boga względem stworzenia i Jego mądrość znacznie przewyższającą naszą, dopiero wtedy może być mowa o tym, żeby zawierzyć opatrzności. Prawda? Musimy wiedzieć, komu zawierzymy. Wiem, komu zawierzyłem, wiem, komu zaufałem, wiem, komu powierzyłem życie. Bez tego poznania Boga, czy mając poznanie Boga jako, powiedzmy, na przykład właśnie jakiegoś tyrana, który arbitralnie decyduje o naszym życiu, nie możemy de facto być prowadzeni przez Boga w taki sposób, żeby zawierzyć opatrzności Bożej. A to, jak powiedziałem na początku, jest uważane przez klasyczną duchowość jako kluczową i fundamentalną rzecz w ogóle dla życia duchowego. No właśnie, bo wiesz, jak tak opowiadasz, to przychodzi mi na myśl ten taki, no można powiedzieć, słynny atak na doktrynę czy nauczanie opatrzności, którą przeprowadził Wolter, tak? Mówiąc o słynnym w jego czasach trzęsieniu ziemi w Lizbonie. I pytał, no czy ci Portugalczycy byli złymi katolikami, że Bóg ich tak potraktował, tak? Bo to była hekatomba ofiar, tak? To zdarzenie. Czy jakoś możemy z tego wyjść, tak? Oczywiście, jakby ty proponujesz taką drogę pewnego uwewnętrznienia, tak? Tego rozumienia opatrzności Bożej.
No bo jest to jakiś rodzaj wyjścia, tak? To znaczy, że każdy powinien patrzeć właśnie z perspektywy własnej, a niekoniecznie jakiejś takiej Bożej strategii koniecznie. No ale jednak Wolter nas wyprowadza na takie manowce, czy nas, przedstawia nam taką perspektywę patrząc z zewnątrz. No, mówi, no patrzę na tych ludzi, którzy zginęli, no i gdzież był Bóg? Ileż razy potem się to pytanie w historii, prawda, powtarzało. To jest jedno z takich pierwszych zawołań. Czy jakoś możemy odpowiedzieć na tego rodzaju taką, wiesz, agnostyczną, czy taką oświeceniową, prawda, no, wulgatę, bo jest to rodzaj powtarzanego nieustannie argumentu, tak? No, może właśnie jakieś spojrzenie na dzieje Izraela, na nieszczęście Izraela, który jednak na swój sposób przepracowywał, tak, w perspektywie Bożej swoje doświadczenia. No, może byś coś mógł zaproponować? Jeżeli chodzi o klasyczną myśl katolicką, to sprawa jest bardzo prosta na takim teoretycznym poziomie. To znaczy Bóg kieruje nie tylko człowiekiem pojedynczym, indywidualnością, nie jest zaangażowany tylko w najmniejsze sprawy, ale też w te najbardziej, najszersze, największe. I z drugiej strony nie tylko w te szerokie, dotyczące historii ludzkości, czy historii narodu wybranego i w ogóle historii stworzenia, ale też w te najmniejsze nasze sprawy bardzo wewnętrzne i bardzo indywidualne, aż do naszych spraw wewnętrznych, bo te natchnienia Boże, które dostajemy, czy też takie, ta dynamika wewnętrznego życia także jest kierowana przez opatrzność Bożą. Czyli zarówno od takich najbardziej intymnych, wewnętrznych spraw, aż do najbardziej szerokich. Zresztą święty Ludwik z Granady pisał, że jeżeli Bóg stworzył świat i podtrzymuje go nieustannie w istnieniu, ponieważ świat nie mógłby istnieć, nawet te prawidła, które zostały jako obiektywne stworzone, nie mógłby istnieć, gdyby Bóg nie zechciał w każdej najmniejszej drobince czasu istnienia tego świata. Prawda? Więc jeżeli stworzył ten świat, to jakby jest logiczne dla chrześcijanina, dla katolika, że jest zaangażowany w ogóle w rozwój tego świata, będącego w drodze do swojego do wypełnienia. Tak, wiesz, trochę mnie ten problem jakby dręczy czy drąży, no, który niewierzący nam często stawiają, to znaczy jednak problem jakiegoś zła, takiego zła, które nie jest zależne od człowieka właśnie jednostkowo, tak? No bo można powiedzieć, że jakiś rodzaj zła każdy z nas wytwarza, popełniając grzechy, czy jakoś nieetycznie postępując, mówiąc językiem filozoficznym. Natomiast czy jakby może być tak, że, no, że na przykład Bóg akceptuje naszą po prostu śmierć, może trzeba się z tym zgodzić, że to jest element tej ekonomii Bożej. Nie jest tylko tak, że Bóg chce naszego dobrostanu w doczesności, ale może chcieć i ma swoje Boże uzasadnienia do tego, żeby w pewnym momencie nasze życie zakończyć. I wtedy to może zmienia taką perspektywę Woltera właśnie. Oczywiście dla niego będzie to nie do przyjęcia jako dla ateisty czy deisty, no ale w tej właśnie takiej ekonomii, nie wiem, człowieka, znaczy myśleniu człowieka wierzącego o ekonomii Bożej, no musi być to do zaakceptowania. Tak, no to jest kwestia tak zwanej teodycei, czyli nauki, czy dziedziny teologii, która dokonuje pewnej obrony Boga w stosunku do tych zarzutów, które są formułowane nawet z perspektywy myśli moralnej, tak. Ale jak gdyby, która nie zakłada tutaj wiary jako odpowiedzi. No, moim zdaniem, to nie jest zresztą takie moje osobiste zdanie, ale wywiedzione też z tego, w jaki sposób doktorzy i ojcowie Kościoła formułowali taką odpowiedź na tego typu wątpliwości, to po pierwsze oczywiście trudno jest teoretyzować na temat zła i cierpienia, bo jest to na tyle graniczna sytuacja, że istnieje takie, powiedzmy, wątpliwość moralna, czy i wielu taką wątpliwość moralną miało, czy dyskutować na temat zła. Po prostu zło jest na tyle negatywnie, prawda, skrajne, że w ogóle dyskusja taka w takim bezpiecznym, powiedzielibyśmy, w bezpiecznych warunkach jest jakąś zdradą tego tematu, prawda? Bo ludzie cierpią, ale z drugiej strony trzeba się jakoś do tego odnieść. No tak. I myślę, że Księga Hioba, która jest takim klasycznym, najbardziej sztandarowym tekstem, w ogóle tekstem natchnionym, który traktuje o cierpieniu i złu nie tylko konkretnego człowieka, bo zauważmy, że Hiob, mówiąc o swoim cierpieniu, później tę lamentację rozszerza w ogóle na stan ludzkości w ogóle, na to, że cierpienie i zło się zdarza
nie tylko indywidualnie człowiekowi jako jednostce, ale także całym społeczeństwom, całym narodom, czy całej ludzkości w ogóle. I ciekawym tutaj szczegółem, czy może to nie jest szczegół, natomiast takim elementem tej księgi jest to, że kiedy przychodzi Bóg i wywołany jakby przez te oskarżenia Hioba, bo trzeba powiedzieć, że Hiob będąc właśnie sprawiedliwy, usprawiedliwiony w oczach Boga, no jednak tak jak prorocy niektórzy, jak Jeremiasz, on sobie pozwalał na to, żeby Bogu wyrzucać pewne rzeczy, tak, żeby wstawiać Boga przed własny ludzki sąd. Natomiast kiedy Bóg przychodzi, to jego odpowiedzią nie jest jakaś jedna zdefiniowana prawda na temat sensu cierpienia, ale mówi Hiobowi jedną rzecz, pokazując mu to, jak ogromny świat stworzył Bóg, jak jest nieogarnione w ogóle to stworzenie, w które jest wpisany Hiob i że to Bóg jeszcze nieskończenie przewyższa to wszystko, że mamy zbyt małą perspektywę na to, żeby odpowiedzieć w taki sposób właśnie teoretyczny, prawda? Że nasza perspektywa jest zbyt wąska i jest tutaj na tej ziemi, czy będzie zbyt wąska, że pewnego rodzaju odpowiedź, znaczy odpowiedź w ogóle poznamy po drugiej stronie. Tak jak mówił święty Paweł, że cierpienia obecnego czasu są niewspółmierne do tej chwały, którą osiągniemy po drugiej stronie. Natomiast oczywiście tutaj nie da się tego przyjąć, zaakceptować bez postawy wiary i zawierzenia temu, który zrządza te wypadki, czyli samemu Bogu. No, dla mnie takim przyprawiającym o dreszcz przypadkiem jest święty Maksymilian Maria Kolbe, który ostatni swój list, zostały wydane jego listy, ostatni list do matki napisał niedługo przed śmiercią w obozie koncentracyjnym. I w tym liście święty Kolbe pisał, że czy uspokajał swoją matkę, żeby nie zamartwiała się jego życiem, bo opatrzność Boża wszędzie jest, czuwa nad wszystkim. I to jest z jednej strony dla jednych, kiedy wysyłam ten list z taką informacją, w jakim kontekście został napisany i wysłany, to jedni mówią, że to jest bardzo przykre, że ta wiara upadła tutaj w ich oczach, prawda? Że nie sprawdza się ta cała ufność Kolbego, a drudzy mówią wręcz przeciwnie, że jaka to jest heroiczna ufność, która przekracza ten wymiar doczesny. No i myślę, że to jest odpowiedź, która sprowadza się jednak do tego, co święty Paweł pisał, że wiem, komu zawierzyłem, a cała reszta może być tajemnicą. Zresztą taka jedną kwestię jeszcze na koniec chciałbym z Tobą poruszyć. Czy nie masz wrażenia, że jednak jest jakiś rodzaj takiego kryzysu w wiarę, w opatrzność, można powiedzieć? Nie myślę o tych, którzy w ogóle odrzucają wiarę religijną, ale wśród nawet wierzących. Też kiedy czyta się jakieś teksty, powiedzmy, teologiczne, czy takie publicystykę teologiczną, to raczej Bóg w nich nie jest tym kimś, kto taką ma, panuje jakby nad sytuacją. Tylko na przykład jest tym, który solidaryzuje się z ludzkim cierpieniem, tak? Tak jakby nie był ponad sytuacją na przykład cierpienia, a był tylko kimś takim drugim człowiekiem, jakąś taką postacią, personą, taką osobą, która po prostu może być pocieszycielem. I że trochę do tego się to sprowadza. Mam wrażenie, że może to jest właśnie takie błędne ujęcie myślenia o opatrzności, że w teologii jest zauważalny taki niepokój, że Bóg mógłby usprawiedliwiać jakieś zło, tak, które nas spotyka. Więc skoro nie może usprawiedliwiać, no to może nie jest w ogóle tym takim wszechmocnym Bogiem. Nie masz wrażenia, że jest taki rodzaj kryzysu w ogóle mówienia o opatrzności, że się raczej nie mówi o opatrzności, że to pojęcie, to myślenie o Bogu gdzieś zostało może zepchnięte bardziej do pobożności, gdzie ciągle występuje taki indywidualny wierzących, ale w takiej dyskusji religijnej niespecjalnie jest lubiane. Tak, zgadza się. No, tutaj odpowiedź jest, myślę, dwojaka. To znaczy cała tradycja czy dorobek, dziedzictwo tej, mówię, klasycznej myśli Kościoła, zarówno wczesnochrześcijańskiej, jak i późniejszej, które pisanej przez doktorów Kościoła, czy też przez teologów, którzy formułowali tą oficjalną naukę Kościoła, to zdecydowanie ta
myśl o opatrzności jest obecna. I w tym złotym wieku chociażby mistyki, czy w złotym wieku patrystyki, ona jest stawiana jako niezbędna do tego, żeby w ogóle zacząć życie duchowe. No współcześnie rzeczywiście ta nauka o opatrzności wygląda trochę inaczej, czy jest tak trochę spychana właśnie w kierunku takiego przekazu, że Bóg jest z tymi cierpiącymi, czy jest w nich. Mhm. Co jest prawdą poświadczoną przez Ewangelię, ale to nie jest jakby alternatywa. To nie jest alternatywa, bo w myśli katolickiej te dwie rzeczywistości się ze sobą łączą. Prawda? Czyli Bóg przenika, tak jak jest w psalmie 139. Przenikasz i znasz mnie. Nawet jeżeli wstąpię do otchłani, ty też tam jesteś. Prawda? Tak, tak. Ale jestem tam też jako opatrzność. Ale myślę, że ten kryzys właśnie myślenia o opatrzności jako o Bogu, który dopuszcza pewne nawet tragiczne doświadczenia na człowieka czy na ludzkość, wynika po pierwsze z rozwoju współczesnego myśli etycznej, moralnej. Czyli mamy obecnie taki kryzys związany z tym, że w kulturze tej ponowoczesnej myślimy o sobie jako o kimś bardziej etycznym od Boga, skoro my staramy się za wszelką cenę usuwać choroby, usuwać cierpienie. I dobrze, że tak się dzieje, że cierpienie jest redukowane, ale pociąga to za sobą takie zmiany kulturowe, że stajemy trochę wobec tych prawd wiary jako ktoś, kto jakby przekroczył tę granicę etyczną, którą mieli ci pisarze wczesnochrześcijańscy, czy nawet pisarze kanoniczni, biblijni, autorzy natchnieni, że ich myślenie etyczne, moralne było na niższym poziomie, a my poszliśmy dalej. Tak, tak. To jest jedna z takich przyczyn. Druga może wynikać z tego, czy wynika z tego, że współcześnie coraz bardziej dzięki postępowi nauki i techniki dostrzegamy jednak tę możliwość kontroli nad rzeczywistością przez człowieka. Więc jeżeli my mamy kontrolę, która w naszym przekonaniu idzie w lepszą stronę, to jak możemy usprawiedliwić zaufanie Bogu, którego wola wymyka się tej kontroli, znaczy, który prowadzi gdzieś indziej niż my, którzy moglibyśmy to, czy będziemy mogli jeszcze za jakiś czas jeszcze bardziej kontrolować i prowadzić tam, gdzie my chcemy. Tak. A trzecie takie źródło, myślę, wynika z przenikania tak zwanej teologii śmierci Boga do teologii katolickiej. Mm-hmm. Teologii śmierci Boga, czyli swego rodzaju założenia, że Bóg jest, ale on jest pozbawiony wielu atrybutów boskich. No to jest taki manicheizm, byśmy powiedzieli, prawda? To znaczy, że raczej jest jakiś ten taki Bóg, który no, może być jest demiurgiem, tak? Natomiast ten Bóg, który nas pociesza, jest takim Bogiem słabym de facto, już nie jest tym Bogiem wszechmogącym. No właśnie tutaj ten Bóg, który jako opatrzność w tym klasycznym rozumieniu, tradycyjnym, jako opatrzność kieruje, rządzi historią człowieka i całego świata, i stworzenia, i całego czasu, jest trochę postawiony w takim stanie oskarżenia. Podobnie jak to, czy to mi przypomina trochę tę antyteologię Jeana Paula Sartra, który mówił, że jeżeli Bóg jest, to my nie możemy być wolni. Dlatego, że najgorszą prawdą, którą może przyjąć człowiek, to jest istnienie Boga, który jest nadrzędny wobec człowieka, który niejako ingeruje, czy jest zaangażowany w każdą sprawę ludzką. Tak. Wtedy nie możemy być wolni. I to kojarzy się właśnie z takimi figurami właśnie fałszywego autorytetu. Nie autorytetu opartego właśnie na ojcostwie Boga, Bogu jako ojcu, który jest mądrością, który jest miłością, ale jako Bogu, który arbitralnie, niejako jak władca totalitarny, decyduje o naszym życiu wbrew naszej wolności, którą de facto czy rzekomo złożył w nasze ręce. I tutaj następuje pewnego rodzaju zgrzyt. Natomiast odnośnie tego ostatniego, to powiem tak trochę bardzo ogólnikowo i w oparciu o pewien fragment Ewangelii. Na końcu ziemskiego życia Jezusa w Ewangelii według świętego Jana, podczas ostatniej wieczerzy, Filip, jeden z uczniów, który przecież słuchał wielu nauk Jezusa, przyszedł do Jezusa i powiedział: Mistrzu, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Prawda? Czyli to poznanie ojcostwa Boga jest swego rodzaju odpowiedzią na wszystkie zrządzenia, które mamy w naszym życiu, jak i,
jak i w życiu takim, prawda, w historii ludzkości. Wiele rzeczy możemy zrozumieć, prawda, filozoficznie. Są takie rzeczy, które jakby mądrością własną nie pojmiemy tutaj, ale to poznanie Ojca jest odpowiedzią i jest jakby tym, co wygasza ten konflikt pomiędzy, właśnie tym, że my mamy pewnego rodzaju wizję rzeczywistości, a tym, że ta wizja rzeczywistości pęka pod wpływem nawet jakichś trudnych doświadczeń, które rzekomo miałby zrządzić Bóg i zrządza, prawda? Ale tak. To jest ten Bóg, który jest Ojcem. No dobrze, cieszę się, że przybliżyłeś mnie i naszym widzom ten aspekt wiedzy religijnej. Dziękuję Ci, Michale, bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A to był program Teraz i Zawsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Orwiński.